Dzień dobry. Kanał Sam Zrobię do Domu i Ogrodu. Witamy tym razem w domu. Nawet nie w kuchni letniej, którą ostatnio remontowaliśmy, a w domu dosłownie, bo chcemy dzisiaj odpowiedzieć na odwiecznie nurtujące wszystkie filozoficzne pytanie, co zrobić, gdy nie możesz na przykład zmywarki podłączyć w kuchni. No to oczywiście trzeba ją wywalić gdzie indziej. Na przykład do łazienki. No ale w łazience stoi pralka. A oczywiście i podłączenie pralki wodą i odprowadzenie ścieków, ktoś wymyślił, że oczywiście będzie tylko jedno. Co zrobić, jeśli chcesz podłączyć i jedno, i drugie? Oczywiście to, jak ktoś wyprowadził wodę i jej odpływ na ścieki, to już nie mamy na to żadnego wpływu, ale jak podłączyć jedno i drugie, proszę bardzo, to jest sposób. Jeśli chodzi o wodę, wyjście było jedno, był zamontowany jeden kranik, a z powodzeniem, z wykorzystaniem trójnika, teraz już mamy dwa kraniki, więc automatycznie możemy podłączyć dwa urządzenia. No i to jeszcze wydawało się dosyć oczywiste, myślę, że każdy by na to wpadł, bo to nie było trudne. Wiadomo, że trójniki istnieją od zawsze, kraniki istnieją od zawsze, to nic jakoś tam szczególnego, górnolotnego i co najmniej na patent pasującego to nie jest, ale problem pojawia się co z odpływem. No przecież tam nie zrobimy kraników, trójników i tak dalej. I tu przychodzi nam z pomocą taki oto patent. Proszę bardzo, jest to specjalny zawór, który bardzo rzadko jest wprawdzie dostępny w normalnych sklepach, czy w marketach to nawet go nie widziałem, ale gdzieś tam w sieci można było znaleźć. To jest, moi drodzy, specjalny syfon, który ma w środku zawory zwrotne, więc nawet jeżeli będzie na przykład pracować tylko zmywarka, będzie wyrzucać, to nie trafi to do pralki. Jak pralka będzie pracować i wyrzucać, to nie trafi to do zmywarki, ponieważ są tutaj zawory zwrotne. I dodatkowo tu jest jeszcze przegroda, więc to całe ciśnienie będzie uderzać w przegrodę i będzie kierowane bezpośrednio do odpływu, a nie w zawór zwrotny, który tam wtedy będzie działał z dużą siłą ciśnienia, więc absolutnie nie. Jest to fajnie rozwiązane. Zobaczymy, jak sprawdzi się w praktyce. Za chwilę będziemy podłączać i starą pralkę, i nową zmywarkę do tych dwóch miejsc. Sprzęty stoją obydwa. Szafka też, którą później będziemy ustawiać. I podłączone wygląda to w ten sposób. Na kranikach zmywarka, pralka. Na odpływie tak samo, zmywarka, pralka. Tak to mniej więcej wygląda. Na szczęście tutaj będzie szafka dosunięta. Pralka nie musi dochodzić do końca, bo pralkę mamy wąską, więc nawet dobrze, że się pralka troszeczkę wysunie, bo dzięki temu tam przód zmywarki i pralki będą w miarę równo. Więc to, że te konstrukcje troszeczkę odstają od ściany, nam wcale nie przeszkadza, a pod szafką się idealnie to mieści, więc pod każdym względem tutaj nam akurat przypasowało. No poza tym, że tutaj niestety mamy taką niekomfortową sytuację, że odpływ jest bardzo blisko ściany i nie możemy tego przekręcić poziomo, bo po prostu wykrzywia nam się tutaj na uszczelce, więc to nie wchodzi w grę. Także będzie musiało zostać pod lekkim skosem. Dobra, ustawię jeszcze wszystko i pokażę wam na koniec, jak to wygląda. Proszę bardzo, tam się wszystko ładnie zmieściło za szafeczką, która na szczęście niewiele odstaje od ściany. Pralka już na swoim miejscu, zmywarka tuż obok. Akurat kupiliśmy taką w innym kolorze, bo ona docelowo będzie oczywiście w kuchni, natomiast no teraz, tak jak mówiłem na początku filmu, nie ma takiej możliwości, więc stąd stoi tutaj. I proszę bardzo, wszystko nam tu jakoś fajnie spółkę. Więc jak się okazuje, kochani, można dzięki zastosowaniu takiej techniki, jak pokazywaliśmy na początku filmu, podłączyć dwa urządzenia w miejscu, które było przewidziane tylko pod urządzenie jedno. Mam nadzieję, że podsunęliśmy wam dzięki temu jakiś ciekawy pomysł. Jeśli to się wam przyda, dajcie jakąś łapkę w górę i oczywiście komentarz.
do tego filmu. Postaramy się na wszystkie komentarze odpowiedzieć. Pamiętajcie o subskrybowaniu naszego kanału, bo dzięki temu właśnie ten kanał może się rozwijać. Właśnie dzięki Wam. Za co serdecznie dziękujemy. Do zobaczenia i pozdrawiam. To koniec tego krótkiego filmiku i zapraszamy Was na kolejne. Oczywiście pewnie z remontów.